Dzień dobry. Proszę Państwa, tematem dzisiejszego 11 wykładu projektowania obiektowego oprogramowania będą wzorce repository i wzór unit of work. Oba te wzorce dotyczą tej warstwy aplikacji, która zajmuje się kontaktem z magazynem danych. I może być to w pewnym sensie zaskoczenie, dlaczego potrzebujemy jeszcze kolejnych wzorców do komunikacji z magazynem danych, skoro już w trakcie naszego wykładu omówiliśmy jeden ważny wzorzec porządkujący ten element architektury aplikacji. Był to, przypomnę, wzorzec mapowania obiektowo-relacyjnego. I odpowiedź na pytanie, dlaczego potrzebujemy czegoś więcej, czegoś ponad mapowanie obiektowo-relacyjne, jest stosunkowo prosta. Wzorzec mapowania obiektowo-relacyjnego stosunkowo dobrze rozwiązuje problem komunikacji z relacyjnym źródłem danych. Natomiast słabo radzi sobie wtedy, kiedy magazynem danych jest jakiś magazyn nierelacyjny. Takim nierelacyjnym magazynem może być nie tylko jakaś forma faktycznie fizycznego magazynu danych, czyli na przykład magazyn plikowy, czy magazyn oparty o usługę katalogową, ale znacznie takim bliższym, można powiedzieć, ciału przykładem jest sytuacja, w której potrzebujemy tak naprawdę zastępczego magazynu danych, takiego, który dane ciągnie z jakiegoś zbioru w pamięci i nie posiada jakichś takich trudnych do spełnienia warunków technicznych, a z drugiej strony niepotrzebnych skutków ubocznych jak baza danych. Bardzo często z powodu braku abstrakcji takiego wyższego, bardziej ogólniejszego poziomu niż mapowanie obiektowo-relacyjne, bardzo często zdarza się, że cierpi na tym testowalność samej aplikacji. Deweloperzy niechętnie piszą testy jednostkowe w takim scenariuszu, w którym w architekturze pojawia się na przykład jakaś warstwa kontrolerów, które można by było poddawać testom jednostkowym, gdyby nie to, że kontrolery używają mapowania obiektowo-relacyjnego do tego, żeby dostawać się do danych. No i wtedy jest cała historia z wymyślaniem scenariuszy, a może tą bazę danych odtwarzać, przywracać przy każdym teście, a może szczęśliwie się tak składa, że moja technologia obiektowo, mapowania obiektowo-relacyjnego to ma taką możliwość, żeby zapisywać dane w pamięci i to wtedy mogę się pocieszyć, a moja może nie ma, to wtedy próbuję szukać jakichś jeszcze innych rozwiązań. Jednym z tych dobrych w związku z tym podejść jest zastosowanie wzorców, tak jak tu mówimy, tak nazwalibyśmy je żargonowo, wyższego poziomu abstrakcji. Tak naprawdę wzorzec repozytory, a idący jakby jeszcze o poziom ogólności wyżej unit of work, rozwiązują nam tutaj problem całkowicie. Tak jak tutaj sobie wprowadzamy te pojęcia, o repozytory myślimy wtedy, kiedy potrzebujemy abstrakcji dostępu do jakiejś jednej kategorii danych. No i tu dobrym analogonem jest jedna tabela z bazy danych. Jeżeli mam do czynienia z wieloma takimi kategoriami danych, na przykład wieloma tabelami w bazie danych, to potrzebuję zwyczajnie wielu repozytoriów. I na to należy zwrócić uwagę, ponieważ o wzorcu repozytory z niezrozumiałych dla mnie powodów bardzo często mówi się jako o takim wzorcu samodzielnym, co kończy się taką dosyć karkołomną architekturą, w której owszem w architekturze aplikacji pojawia się wiele repozytoriów, ale każde repozytorium jest traktowane tak jakby w oderwaniu od innego repozytorium. No i to prowadzi do takiej trochę niestety nieprzyjemnej sytuacji, w której na przykład jeżeli kontroler potrzebuje skorzystać z wielu kategorii danych, a to jest sytuacja oczywiście bardzo częsta, kontroler dostaje się do danych o użytkownikach, do danych o transakcjach użytkowników, może do danych jakichś terytowych, czyli miejscowości, gmin i tak dalej, no to do takiego kontrolera przekazywane jest tyle repozytoriów, do ilu kategorii danych on się dostaje. No i to wygląda dosyć nieciekawie, kiedy w sygnaturze konstruktora, na przykład wtedy, kiedy używamy wstrzykiwania zależności przez konstruktor, o czym mówiliśmy niedawno, mamy w takim konstruktorze 6, 7, 10, 15 wstrzykiwanych repozytoriów. Stąd no, w zasadzie wydaje się, że mówienie o repozytory bez unit of work jest tak naprawdę no, zrobieniem jednego kroku w sytuacji, kiedy tak naprawdę trzeba było zrobić dwa. Unit of work jest mianowicie zwyczajnie bardzo prostym kompozytem wielu repozytoriów, czyli taką klasą, która zawiera w sobie referencje do wielu repozytoriów
I ponieważ z poziomu Unit of Work można się dostać do dowolnej kategorii danych, to tak naprawdę Unit of Work jest tym obiektem, który chcielibyśmy przekazywać jako zależność do tych wyższych warstw aplikacji, na przykład do warstwy kontrolerów, czy do warstwy jakichś usług, gdzie implementowane są procesy biznesowe. Dodatkową zaletą sprowadzenia Unit of Work do architektury jest takie czyste miejsce, któremu można przypisać odpowiedzialność na przykład za właśnie zarządzanie transakcjami. Jeżeli jest tak, że w samym Unit of Work wymyślimy sobie, że pojawią się metody typu begin transaction i commit transaction, tudzież rollback transaction, to nie ma wątpliwości, że wszystkie dostępy do dowolnych repozytoriów, które są pomiędzy begin transaction a commit transaction, powinny jakoś się zawierać właśnie w tej jednej transakcji. W przeciwnym razie ktoś, kto pozostaje tylko na poziomie pojedynczego repozytorium, to prędzej czy później zadaje takie pytanie, to co ja mam zrobić, jeżeli mam dwa repozytoria i transakcję, która ma obejmować te dwa repozytoria. Więc tutaj jakby można zakończyć wprowadzanie pojęć, ale powiedzmy sobie, że też nie tylko musimy zdecydować się na jakby odpowiedzi na pewne pytania, które się pojawiają przy implementacji repozytorium, ale musimy też zdecydować się na to, czy w ogóle wprowadzenie samej warstwy repozytorium do aplikacji nie będzie przypadkiem czymś, co tak żargonowo trochę nazywamy przeinżynierowaniem, czyli budową takiej architektury, w której pewne warstwy owszem są, ale tak naprawdę można by było sobie je podarować. I tu pierwszą taką wątpliwością będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób będziemy implementować to nasze repozytorium. Tak naprawdę mamy dwie strategie, repozytorium generyczne i repozytorium konkretne i o tym sobie powiemy za chwilę. Z drugiej strony często się słyszy takie głosy, że technologia mapowania obiektowo-relacyjnego sama z siebie już może być takim jakby repozytorium plus unit of workiem. Kiedy zetknie się z jakimś rzeczywistym przykładem technologii mapowania obiektowo-relacyjnego, czy to będzie Hibernate, czy to będzie Entity Framework, to mamy tam obiekt taki, który może się nazywać sesja, może nazywać się kontekst i on jest właśnie takim unit of workiem, na którym mamy z jednej strony dostęp do wszystkich repozytoriów, czyli wszystkich tabel, z drugiej strony on bierze na siebie właśnie zarządzanie transakcjami. Więc skoro mam już taką warstwę w mojej aplikacji, to pytanie, czy muszę wprowadzać jeszcze jedną warstwę wyżej? Myślę, że łatwiej jest odpowiedzieć na to drugie pytanie, czy repozytorium i unit of work warte jest wprowadzenia jako dodatkowa warstwa powyżej, taka warstwa, która chowa w sobie technologię mapowania obiektowo-relacyjnego. Tu odpowiedź jest prosta. Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi do głowy myśleć o alternatywnych implementacjach danych, czy to z powodu tego, że naprawdę chcę mieć napisane dobre testy jednostkowe, i nie martwić się w środku implementacji testu o to, czy przypadkiem baza danych już jest, czy po każdym teście trzeba ją przywracać z jakiegoś backupu, tudzież ze snapshotu, lub taki scenariusz, w którym alternatywnym magazynem danych faktycznie jest coś innego niż relacyjna baza danych. Jako przykład mogę podać taką rzeczywiście gdzieś funkcjonującą rynkową aplikację, która bardzo dobrze radzi sobie, mając taką warstwę abstrakcji opakowującą z jednej strony implementację magazynu takiego relacyjnego bazy danowego, a z drugiej strony magazynu opartego o usługę katalogową. To jest jakaś aplikacja do zarządzania użytkownikami, dodawania im uprawnień, haseł itd. gdzieś funkcjonująca jako takie źródło pojedynczego logowania dla użytkowników. No i w implementacji opartej o usługę katalogową bardzo dobrze wdraża się właśnie w takich scenariuszach, nazwijmy to korporacyjnych, w których użytkownicy faktycznie zapisywani są w Active Directory, natomiast w takim wariancie bazodanowym, wszędzie tam, gdzie z jakiegoś powodu nie ma takiej chęci lub nie ma takiej potrzeby lub nie ma uzasadnienia do ponoszenia kosztów wdrażania usługi katalogowej. Cały stos aplikacyjny powyżej, powiemy, że żargonowo, że stoi tak jakby na tej abstrakcji i jest mu dokładnie obojętne, jaka jest implementacja tych abstrakcji, które wnosi za sobą warstwa repozytorium i unit of work.
Tutaj mamy jakieś przykłady, w których trochę dywagujemy na temat tego, czym się różni repozytorium generyczne od repozytorium konkretnego, i to jest w ogóle pierwszy moment, kiedy możemy zobaczyć, jak wyglądałoby takie repozytorium. To jest ten przykład. Skoro repozytorium ma tak naprawdę dotyczyć dostępu do jednej kategorii danych, no to można sobie wyobrazić jego taką generyczność. Ta generyczność wygląda w taki sposób, że interfejs opisujący zobowiązanie tego repozytorium jest jeden, a on jest tak jakby parametryzowany typem konkretnej kategorii danych, do której chcemy się odwoływać. Więc co prawda mógłbym mieć wiele implementacji takiego interfejsu, miałbym user repozytory, miałbym account repozytory, ale one wszystkie będą implementowały ten sam interfejs generyczny, tylko z ukonkretnionym parametrem generycznym. I co wchodzi w skład takiego repozytorium? To jest oczywiście tylko przykład. W tym przykładzie generycznym muszą się pojawić prawdopodobnie wszystkie cztery operacje związane z dostępem do danych, czyli muszę dane jakoś pobrać, muszę dane jakoś dodać, zmodyfikować i usunąć. I teraz z pewnego powodu, o którym sobie powiemy za dosłownie moment, może przydać mi się taka metoda, która z samego repozytorium potrafi wyprodukować pusty nowy obiekt. Czyli tak naprawdę przenoszę operator new, którego normalnie użyłbym na takiej klasie modelu, wkładam go do środka repozytorium. To sugeruje, że być może repozytorium może zwracać mi różne wersje klas modelu w zależności od tego, z jakim repozytorium mam do czynienia, i faktycznie tak jest. To jest jakieś tutaj uzasadnienie. Proszę zwrócić uwagę, że w zależności od technologii, no te pierwsze cztery metody pewnie będą wyglądały jakoś podobnie, natomiast ta ostatnia metoda, która udostępnia mi taki bardzo ogólny, najogólniejszy tutaj w tym przypadku sposób dostępu do danych, w tym przypadku jest to mocno związane z platformą .NET i tym mechanizmem, który udostępnia mi zbiór operatorów link na jakimś źródle danych implementującym ten interfejs iQuerble, to jest tylko oczywiście przykład technologiczny. W Javie czy w innej technologii ta ostatnia metoda służąca do dostępu do danych w takiej wersji generic repository byłaby tak bardzo ogólna, na ile pozwala mi specyfika mojego moich rzeczywistych implementacji. Czyli jeśli myślę o takim głównym scenariuszu, w którym gdzieś za moim repozytorium schowany będzie być może na przykład magazyn taki relacyjny, przykryty warstwą mapowania obiektowo-relacyjnego, to może mógłbym użyć tutaj takiego zapytania, które jako argument dostaje zapytanie w języku JPQL albo HQL albo innym takim, które związane jest z technologią mapowania obiektowo-relacyjnego. I tak mniej więcej wyglądałaby jakaś tutaj implementacja. Ten pomysł ma następującą zaletę. No, interfejs każdego repozytorium jest przewidywalny. No i można powiedzieć, że wspólny dla każdego repozytorium. W efekcie, jeżeli tych kategorii danych mam wiele, no to mam tak naprawdę jeden interfejs repozytorium i co najwyżej jego wiele implementacji. To podejście bywa krytykowane i ta krytyka jest słuszna i dotyczy następującego problemu. Otóż interfejs oznacza pewne zobowiązanie. Zobowiązanie klasy klienckiej do dostarczenia implementacji takiego oto bardzo ogólnego sposobu odpytywania danych. No i nawet gdyby to było nie związane tu z platformą .NET i z językiem link, tylko pomyślelibyśmy, że to jest taka metoda, która dostaje jakiś parametr, który jest zapytaniem, niech to nawet będzie zapytanie języka SQL. No więc zadajmy proste jakby pytanie, w jaki sposób zaimplementować taki interfejs, który ma tak bardzo otwartą implementację języka zapytań na magazynie danych w pamięci albo na magazynie danych plikowym, który odczytuje dane z pliku. Jak mam dostarczyć implementacji takiej klasy, która dane wyciąga z pliku i ma na nich wykonać zapytanie SQL-owe? Otóż może to być ekstremalnie trudne, jeśli nie niemożliwe. Ponadto ryzykuję następującym problemem. Jeśli będę miał interfejs takiego generycznego repozytorium i będę miał jego dwie różne implementacje, jedna na bazie danych, druga na pamięci, może się okazać, że każda z nich implementuje ten interfejs odpytywania danych w różnym stopniu. Ta bazodanowa działa na wszystkich zapytaniach, ta w pamięci obsługuje tylko jakieś trywialne zapytania, a na wszystkich pozostałych się wysypuje. Niektórzy uważają, że jest to pewien błąd projektowy.
taki, w którym mam pewne zobowiązanie, ale klient zakłada, że klasa implementująca implementuje to zobowiązanie w całości, ale tak naprawdę tak nie jest. Klasa, która implementuje to zobowiązanie, dostarcza tylko części jego tak naprawdę funkcjonalności i klient musi wiedzieć skądś, że magazyn plikowy to nie implementuje pewnego rodzaju zapytań. Jeżeli jakby zgadzamy się tutaj z tymi wątpliwościami, to jako alternatywę dla interfejsu takiego generycznego repozytorium przedstawia się propozycję konkretnego repozytorium. Konkretne repozytorium różni się od repozytorium generycznego w tym obszarze, który dotyczy odpytywania o dane. Proszę zobaczyć, że obszar dodawania, modyfikacji, usuwania, tworzenia nowej instancji pozostawiamy tu bez zmian. Natomiast w tym obszarze, który dotyczy odpytywania danych, mówimy nie. Nie trzeba implementować dowolnie otwartej metody odpytywania o dane. Zróbmy tyle metod odpytywania o dane, ile tak naprawdę będzie potrzebne. Na czym polega tutaj problem? Problem polega oczywiście na tym, że w tym momencie może się okazać, że z punktu widzenia logiki mojej aplikacji użytkowników chcę odpytywać wszystkich po jednym, znając ich identyfikator i wszystkich, których nazwisko zaczyna się na jakąś literę. To w interfejsie użytkowników, repozytorium użytkowników daje mi trzy metody dostępu do danych. Ale niżej będę miał interfejs kolejnego repozytorium, repozytorium transakcji bankowych, który będzie miał te cztery metody i sześć swoich własnych, zupełnie innych metod odpytywania o transakcje bankowe. Na przykład daj mi transakcje bankowe, które są nie starsze niż jakaś data, nie młodsze niż jakaś data, w jakimś okresie, transakcje użytkownika w jakimś okresie i tak dalej. Nagle okazuje się, że każda kategoria danych wymaga już nie jednego interfejsu, tylko swojego własnego interfejsu. Repozytorium użytkowników ma swój interfejs, który ma swoje implementacje. Repozytorium transakcji ma swój interfejs, w którym metody odpytywania ma inne i swoje implementacje. No i oczywiście to czyści nam ten problem, który sobie zasygnalizowaliśmy. Nie ma już problemu z tym, że repozytorium plikowe nie umie dostarczyć jakiejś implementacji. Jeśli te implementacje są tak proste, jak rzeczywiście logika aplikacji ich potrzebuje, podaj wszystkie, podaj jeden po identyfikatorze, znajdź wszystkie, to pewnie umiem to zrobić i na bazie danych, i na repozytorium plikowym, i na repozytorium w usłudze katalogowej i tak dalej. Problem z tym wariantem konkretnego repozytorium polega tylko na tym, że po zamknięciu pewnej funkcjonalności aplikacji pojawia się kolejna jakby lista oczekiwań co do funkcjonalności aplikacji, więc kontroler transakcji już będzie odpytywał nie tylko o transakcję użytkownika pomiędzy jakąś datą a jakąś inną datą, ale również pozwoli filtrować na przykład po dacie i po typie transakcji. No i kontroler, programista kontrolera spróbuje wywołać metodę z repozytorium, no i szuka metody, która pozwala mu filtrować po zakresie dat i po typie, no i nie ma takiej metody. Więc wtedy wracamy tak naprawdę na sam spód naszego projektu, na poziom interfejsu, dodajemy nową metodę do interfejsu. We wszystkich miejscach, w których ten interfejs jest implementowany, musimy dodać jego implementację, no i dopiero wtedy tak jakby kontynuować dalszy rozwój aplikacji. Więc tak naprawdę być może rozwijanie aplikacji jest bardziej skomplikowane. No i za cenę, tak jak mówimy, takiego trzymania się takiej czystej zasady, że jeżeli mamy jakieś zobowiązanie, czyli mamy jakiś interfejs, to klient tak naprawdę powinien oczekiwać, że dostawca implementacji jest w stanie cały ten interfejs spełnić. Mamy tutaj mniej więcej to, co teraz powiedziałem, napisane w notatkach. Unit of Work jest, tak jak sobie powiedzieliśmy, takim kompozytem. On też jest opisany interfejsem. Tak naprawdę będziemy ten interfejs implementować w tylu wariantach, ile potrzebnych będzie implementacji. W takiej zdrowej aplikacji, która nie ma takich egzotycznych wymagań, jak przepinanie się między wieloma alternatywnymi implementacjami, zwykle bywają implementacje dwie. Taka referencyjna, na przykład na bazie danych, która korzysta z mapowania obiektowo-relacyjnego i taka zastępcza do testów jednostkowych, która korzysta z takiego magazynu pamięciowego, w którym tworzenie obiektów jest tanie, ale dzięki temu możemy testować rzeczywiście logikę kontrolera, a nie tego, czy dane się
przypadkiem zapisują dobrze do bazy danych i czy połączenie do bazy danych jest poprawnie zainicjowane i tak dalej. Żeby sobie pokazać, jak działa repozytorium, my je za chwilę będziemy implementować, musimy jeszcze jednej ważnej kwestii tutaj dotknąć. Tą jedną ważną kwestią jest odpowiedź na pytanie, na którym się trochę prześliznęliśmy, bo powiedzieliśmy sobie o interfejsie repozytorium, o interfejsie Unit of Work, a gdzieś tylko mignęły nam klasy modeli rzeczywiste. To jest coś, nad czym niestety trzeba się pochylić i związane jest to z takim ściśle problemem implementacyjnym. Proszę zwrócić uwagę najpierw, tutaj mamy pewien przykład tego, jak wygląda skrypt klienta, czyli na jakim poziomie pracuje klient. Klient będzie chciał mieć samo Unit of Work schowane za faktory i tutaj użyjemy wzorca, który poznaliśmy już ostatnio, to będzie wzorzec Local Factory, czyli klienta nie interesuje implementacja, jaka została wstrzyknięta do takiego Local Factory. Klient chce napisać Unit of Work Factory.create i dostać do ręki jakieś Unit of Work. Z niego będzie się chciał dostawać do konkretnych repozytoriów, będzie chciał zadawać jakieś zapytania, tu jest przykład, który działa wtedy, kiedy repozytorium działa w oparciu o link, ale to być może oczywiście jakakolwiek inna implementacja. No i pytanie w takim razie o tą klasę modelu. Czy może być tak, że ta klasa modelu to jest taka po prostu klasa modelu, którą dostarczamy razem z tą warstwą repozytorium? Cały problem polega na tym niestety, że tak nie jest. Ten problem związany jest z tym, jak działają niektóre implementacje technologii, na przykład mapowania obiektowo-relacyjnego. Otóż gdybym ja razem ze swoją infrastrukturą, oprócz interfejsów, dostarczył również klas modeli, to może się okazać, że będę miał problem w bardzo konkretnych przypadkach. Bardzo konkretny przykład. Technologia mapowania obiektowego Link to SQL. W niej model nie może być byle jakim modelem. Klasy modelu muszą być napisane dokładnie według pewnej reguły. W dodatku implementacje wszystkich właściwości muszą być napisane dokładnie tak, żeby spełniać techniczne zależności do samej infrastruktury Link to SQL. W efekcie, gdybym użył klas Link to SQL jako klas modeli, mogłoby się okazać, że nie umiałbym zaimplementować mojego repozytorium, korzystając z tych samych klas, dla innej technologii mapowania obiektowo-relacyjnego, która nakładałaby na klasy modeli inne zobowiązania. Najprostsze, proszę sobie wyobrazić, zobowiązanie takie hipotetyczne. Technologia mapowania obiektowo-relacyjnego każe klasie modelu dziedziczyć z jakiejś klasy. I mam technologię, która się nazywa Link, to muszę dziedziczyć z jakiejś klasy Link Entity. Mam drugą technologię mapowania obiektowo-relacyjnego, która się nazywa ABC, to klasa modelu musi dziedziczyć z klasy ABC Entity. No i koniec. Albo będę miał klasy, które dziedziczą z Link Entity, albo klasy, które dziedziczą z ABC Entity, ale nie mogę korzystać, dziedziczyć równocześnie z dwóch. Zresztą czujemy, że nawet gdyby język oferował wielodziedziczenie, to to jest droga donikąd. Więc ten problem zauważa się, mówiąc o implementacji wzorców repozytory i Unit of Work, i próbuje się jakoś rekomendować nam jakieś rozwiązania. Po raz pierwszy wiele lat temu, kiedy się zetknąłem z tym problemem i próbowałem jakiegoś rozwiązania poszukać, z radością odkryłem, że nie tylko ja jestem jakby świadomy takiego problemu i na przykład w książce, na którą się tutaj powołuję w notatkach, całkiem niezłej nawiasem mówiąc, książce Dependency Injection in .NET, jeden z takich guru właśnie rozmów o architekturze i właściwym podejściu do projektowania aplikacji, czyli Mark Simon, mówi, jak on sobie wyobraża tutaj rozwiązanie. Otóż Mark Simon mówi tak, ja rozumiem, że każda z implementacji może mieć swój własny zestaw klas. Więc tak naprawdę Mark Simon mówi, to zrób jeszcze jeden zestaw klas. Nazwij ją klasami nie, może niekoniecznie modelu, tylko jakoś inaczej, takiego uniwersalnego modelu. On tak naprawdę mówi tam o, powołuje się na wzorzec ViewModel, ale tu może pozostawmy tą nazwę dla klas, które dotyczą faktycznie warstwy widoku. Pomyślmy, że mamy jeszcze jakiś model, taki klasy, które wymyślilibyśmy sobie, że to jest generic user, generic account, generic transaction, generic cokolwiek innego.
I tymi klasami generycznymi posługujemy się w kontraktowaniu interfejsów. A w konkretnej implementacji, konkretnej technologii mapowania obiektowo-relacyjnego mamy inny zestaw klas. I teraz wyciągając dane z bazy, mając już w ręku wyciągnięty przez technologię mapowania obiektowo-relacyjnego zbiór klas, po cichu przepisujemy je klasa po klasie, encja po encji na taki zbiór obiektów tych typów uniwersalnych. I te dopiero wystawiamy ze środka, z repozytorium. Czyli innymi słowy, w środku warstwy repozytorium dokonalibyśmy czegoś, co żargonowo nazywamy mapowaniem między modelem dziedzinowym jakiejś implementacji na taki model uniwersalny, w innym repozytorium z jego własnych klas na taki model uniwersalny. Moim zdaniem to nie jest dobre podejście. W stosie aplikacyjnym takich konwersji jednych modeli na drugie zwykle jest więcej. Pierwsza konwersja pojawia się wtedy, kiedy gdzieś w modelu samej aplikacji, w modelu widoku, na przykład w przeglądarce, coś gdzieś wysyła się na serwer, to się konwertuje na jakieś modele. Teraz gdybym miał oczekiwać, że repozytorium konwertuje to na jeszcze inne modele, wydajność tego byłaby nie za ciekawa. Tu miałbym jakby dwukrotne przemapowywanie jednych obiektów na inne per pojedyncze żądanie. Sądzę, że ładniejszym, takim praktyczniejszym podejściem, które wymaga jednak trochę dyscypliny, jest kontraktowanie repozytoriów nie na klasy opisujące encje dziedzinowe, tylko na interfejsy opisujące encje dziedzinowe. Jeżeli w związku z tym w każdej implementacji mogę tylko i wyłącznie klasy modeli konkretnych tych encji dziedzinowych przygotować tak, żeby implementowały moje interfejsy opisujące encje, to jestem w domu. Czyli tak naprawdę sugerujemy taką architekturę, w której repozytorium jest interfejsem i ono ma swoją konkretną implementację, ale klasa obiektu dziedzinowego też jest interfejsem. I ona ma swoją jakąś implementację dla technologii mapowania obiektowo-relacyjnego, inną implementację dla innej technologii mapowania obiektowo-relacyjnego, ale przez to, że mówimy o klasie, która implementuje interfejs, nie ma żadnego mapowania. To, co dostaje klient korzystający z repozytorium, to dostaje obiekt dziedzinowy, na który patrzy przez ten wziernik, tak możemy o tym mówić, którym jest tutaj interfejs. I takie podejście wydaje się, że tutaj jest efektywniejsze i takie stosunkowo ładne. Tutaj dalej w notatkach mamy już przykład, a ja bym chciał ten przykład zwyczajnie zbudować od zera, żeby pokazać, jak sobie tutaj z tym poradzić. Zaczynam od całkowicie pustej aplikacji, w której chcielibyśmy tutaj trochę porządku tak jakby mieć. W dodatku w praktyce przećwiczyć ten pomysł, o którym mówiliśmy na jednym z poprzednich wykładów, czyli faktycznie mieć to takie local factory, w jednym miejscu gdzieś opisane kontrakty, tak żeby już można było pisać skrypt klienta, a implementacji dostarczyć gdzieś w innym miejscu. W związku z tym pokażmy sobie taką architekturę, żeby nie było wątpliwości. Więc tak, zbudujemy sobie bibliotekę. Tą bibliotekę nazwiemy, powiedzmy, data layer contract. I co znajduje się w takiej bibliotece, która kontraktuje warstwę dostępu do danych? No tu umieścimy tak naprawdę, to sobie może zmienimy, żeby to się nazywało contract. Ale nie będę klasy miał tutaj contract. Tutaj tak naprawdę do jednego pliku wrzucę cały kontrakt ten klienta, po to, żebyśmy mogli go w całości zobaczyć. Więc zobaczmy, jak to mogłoby wyglądać. Żeby mówić o jakiejś rzeczywistej implementacji i odnosić się tutaj do przykładu, który na końcu miałby zadziałać, to chciałbym, żebyśmy mówili o jakiejś konkretnej bazie danych. Ja tutaj taką bazę mam. Ta baza nazywa się parent-child, czyli będziemy mówili tak naprawdę o jakiejś prostej, dwutabelowej strukturze. Zacznijmy od prostej tabeli parent, która ma klucz główny i kolumnę parent name, i zobaczmy kolumnę child, która ma klucz główny, klucz obcy i jakąś właściwość child name. Więc mamy tutaj sytuację nie jakąś bardzo trywialną, już się tu coś pojawia, jakaś relacja 1:1 pomiędzy dwoma tymi strukturami, więc mam dwa repozytoria, child repozytory, parent repozytory. Mam dwa typy encji, child i parent, no i mam jedno unit of work.
I do tego wszystkiego potrzebuję jeszcze oczywiście unit of work factor. Więc te wszystkie rzeczy mogę zawrzeć tutaj w swoim, w tym miejscu architektury, które to wszystko mi kontraktuje. Czyli zacznijmy od interfejsu. Zacznijmy od interfejsu parent. Parent tak naprawdę ma parent name i parent ma. Mamy jeszcze child. Dobrze by było, mając pod spodem faktycznie technologię mapowania obiektowo-relacyjnego, pomyśleć o tak zwanych właściwościach nawigacyjnych. Mówiliśmy o tym przy okazji mapowania obiektowo-relacyjnego, czyli chciałbym, żeby child miał swojego parenta. No a parent, żeby miał kolekcję swoich dzieci. No i tu wystarczy mi możliwość tylko ich pobrania. To jest mój model. Teraz przechodzę do warstwy repozytoriów. No i zdecydujmy się, na którąś wersję repozytorium. Powiedzmy, że pozostaniemy tu przy repozytorium generycznym, jakby odkładając na bok trochę te wątpliwości dotyczące tego, czy to jest wybór dobry, czy niedobry. Więc możemy skopiować nawet w całości definicję takiego generycznego repozytorium. No i to już jest dobra definicja. Nawet tutaj możemy nałożyć jakiś constraint, po to, żebyśmy mogli w środku używać, w środku implementacji użyć operatora new. No i do tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze unit of work. I nazwijmy sobie je, ten może nazwijmy też i generic repozytory, a to sobie nazwijmy i parent child UO2. No i w środku będziemy mieli tak dwa repozytoria. Może to nazywajmy liczbą pojedynczą, nie ma to żadnego znaczenia, w implementacji będzie. No i czego jeszcze potrzebujemy? To już jest w porządku, transakcje sobie odpuśćmy. Tak naprawdę tu potrzebujemy jeszcze klasy fabryki lokalnej, czyli no i przypomnijmy sobie, jak to ma wyglądać. Z jednej strony potrzebuje klient metody. Z drugiej strony faktory, ponieważ jest lokal faktory, to ma nie wiedzieć, jakie są szczegóły tworzenia, więc tak naprawdę faktory potrzebuje jakiejś funkcji tworzącej. No i jakieś metody do wstrzyknięcia implementacji z zewnątrz. Wszystko, co znajduje się w specyfikacji, z której już będzie korzystał klient. Więc tak naprawdę teraz możemy przejść do klienta, dodać referencję i nawet nie mając jeszcze żadnej implementacji, już możemy napisać jakiś skrypt taki orkiestrujący tutaj klienta, który chcielibyśmy tak naprawdę doprowadzić do działania. Jak taki skrypt orkiestrujący klienta mógłby wyglądać. Mogę jeszcze jedną rzecz zrobić, taką, żeby być trochę w zgodzie z duchem tego, że jak powoła się do życia instancję takiego unit of work, która gdzieś pod spodem będzie prawdopodobnie wymagała dostępu do rzeczywistych danych, no to w którymś momencie chcielibyśmy mieć możliwość jawnego wywołania metody typu dispose, żeby wszystkie tam konteksty, otwarte połączenia i tak dalej się pozamykały, więc ja mogę zwyczajnie powiedzieć, że to jest interfejs, który właśnie taką metodę dispose ma. Mógłbym ją tutaj dopisać z ręki. W języku C# powiedzenie, że coś implementuje interfejs iDisposable ma tę zaletę, że mogę objąć to tą klauzulą taką using. Tak? Czyli mogę skrypt dla klienta napisać mniej więcej tak.
ponieważ to jest disposable, to jest wszystko w porządku. Tutaj sobie jeszcze tylko się zatrzymajmy. No i teraz co możemy zrobić? Możemy dodać jakiegoś parenta. Tak w ogóle to zobaczmy, czy tutaj w bazie mam jakieś dane. Tak żeby nie było wątpliwości, że jeżeli coś dodam do bazy, to to będą jakieś nowe dane. Czyli tu zobaczmy, ile mamy parentów, ile mamy childów. Tak naprawdę napiszemy skrypt, który doda jednego parenta, doda jednego childa, po czym spróbuje wypisać, czyli zadać zapytanie do bazy po wszystkie childy z, dla każdego będzie chciał skorzystać z właściwości nawigacyjnej po to, żeby dostać się do niego parenta. Tych parentów powinno być tu kilka, powinno być też kilka childów. Mi wystarczy, żeby było dosłownie ze 2 czy 3. No i tak pewnie będzie. Mam tych parentów nawet tutaj więcej, mamy jakieś 5. Childów powinno być trochę mniej. Jeżeli cokolwiek tutaj dodamy nowego w skrypcie do bazy i się to faktycznie w bazie pojawi, to znaczy, że to będzie sukces. I teraz uwaga. Ponieważ nie mam jeszcze implementacji, to to jest właśnie to miejsce, kiedy gdybym chciał napisać var parent równa się new, od razu tu użyć operatora new, no to potrzebowałbym konkretnej klasy, a jej nie mam, bo nie wiem jeszcze, co będzie konkretną klasą implementującą ten interfejs. Dlatego właśnie mogę sobie napisać .new, użyć operatora new, który z wewnątrz repozytorium zwraca mi nową instancję. Nie mam jeszcze żadnej implementacji, ale już mogę napisać ten kod. Poza tym, że ten kod nie będzie działał. Więc mogę napisać parent, parent name równa się hello. I już mogę za pomocą UOW-u takiego parenta do bazy zapisać. Teraz mogę utworzyć nowego childa, czyli mogę napisać. No i mogę napisać child. Child name. Mogę zbudować powiązanie pomiędzy nimi, czyli child parent równa się parent. I to jest ten parent, którego chwilę temu sobie wykonstruowałem, więc to coś tworzy mi takie relacje klucza, ale to wszystko mi załatwi mapowanie obiektowo-relacyjne, chyba że byłbym w innej implementacji typu plik, czy plik XML, czy cokolwiek innego, no to musiałbym sam zadbać o to, żeby tą relację tutaj we właściwy sposób utrwalić. No i dodamy też takiego childa. No i na końcu chcielibyśmy zobaczyć, że to wszystko dobrze zadziałało, czyli chcielibyśmy użyć odpytywania, to jest insert, a tutaj będziemy robili query. I to zróbmy for each var in ow.child. I to jest mój interfejs do zadawania zapytań, ten query. Tutaj ja w wersji .NET-owej mam zawieszone wszystkie operatory, a tak jak mówimy w wersji Java, czy Kotlin, czy cokolwiek innego, to byłby jakiś sposób do dostawania się do danych. Ważne, żeby można było z jego poziomu no, dostać się, nie wiem, do c.childname i jeszcze zobaczmy, czy c.parent.parentname zadziała poprawnie. I ten skrypt oczywiście jak teraz uruchomię, no to on się w pierwszym momencie skończy, wtedy, kiedy spróbujemy no, dostać się tu do parent repozytory, tak naprawdę kiedy spróbuję w ogóle zawołać metodę create, no to tam gdzieś poleci jakiś wyjątek, ale zobaczmy, czy sam projekt, tak jakby warstwy dostępu do danych się poprawnie skompiluje. Skompilowało się poprawnie, tyle że nie zadziała. Ale proszę zobaczyć jakby ładność architektury. Zbudowaliśmy sobie pewien kontrakt. Z jednej strony mówimy, na tym kontrakcie można już bazować, czyli pójść od niego do góry. Całą logikę aplikacji mogę już próbować pisać, choć tak naprawdę nie mam jeszcze żadnej implementacji. Więc w rzeczywistej aplikacji, jeśli architekturę rozpocznę od tego miejsca, to jest rewelacja, dlatego że mogę zrobić bardzo szybko implementację na pamięci, na jakichś zastępczych magazynach i już można widzieć jakiś efekt. Coś już się w aplikacji pokazuje, jakieś dane się rzekomo zapisują, a gdzieś tam zespół siedzi i tak naprawdę przygotowuje taką rzeczywistą implementację, stroi ją, optymalizuje i tak dalej, która będzie używała takiego magazynu, którego w przyszłości będziemy używali w scenariuszu produkcyjnym. A ja już mogę pisać i testy jednostkowe, i interfejs, i wszystko tak naprawdę działa. Więc gdziekolwiek indziej zrobimy w architekturze,
coś, co nazwiemy Data Layer Impl, czyli Implementation. No i to będzie taka implementacja, która dostarczy jednej przykładowej implementacji, to sobie jakoś tam nazwijmy, link impl, bo to też będę pisał wszystko w jednym pliku, tak żebyśmy jakby wszystko widzieli, jak powstaje. No i teraz tak, jak wygląda tutaj architektura? Architektura trochę mi się tutaj może źle ułożyła, bo tak naprawdę te dwa są, powinny być zamienione tutaj miejscami. Idąc od samego dołu, na samym dole mojej architektury no, jest warstwa kontraktów. Warstwa implementacji korzysta z warstwy kontraktów, ale warstwa kontraktów nic o niej nie wie. Natomiast jedynym miejscem, gdzie się spotykają wszyscy, jest warstwa ta najwyższa, o której sobie powiedzieliśmy, że mamy tu jakiś composition root. Czyli tak naprawdę dopiero najwyższy projekt dotyka implementacji, bo w jego tym miejscu, które nazwiemy sobie composition root, i gdzieś tutaj na starcie aplikacji to będzie skrypt, już wpiszemy, a tutaj będzie nasz composition root. Tutaj chcielibyśmy skonfigurować naszą fabrykę, czyli napisać set provider, tam gdzieś jeszcze zabrakło mi pewnie static. Tak, to dopiszmy. To nie ma tutaj większego znaczenia. Bez statu też sobie poradzić. Ale już trzymajmy się tej konwencji, którą mieliśmy ostatnio. I tu będę musiał napisać funkcję, która powie, jak konstruować sobie instancję mojego unit of worka. Uwaga, nie mam jeszcze żadnej implementacji, więc tutaj napiszemy na razie. Do tego wrócimy za moment. I teraz, co robimy w implementacji? Przede wszystkim w implementacji powinniśmy, no, w konkretnej implementacji powinniśmy się odwołać do konkretnej bazy danych, czyli w tym przypadku do mojej bazy danych, tej, którą gdzieś tam mam, więc wybuduję tutaj jakiś kontekst dostępu do danych, jakoś go tam nazwę. W tej konkretnej implementacji wolno mi oczywiście mieć referencję do wszystkiego, do wszystkich technologii wspierających. Mam utworzony kontekst dostępu do tej bazy. Przyciągnę sobie tutaj model bazy danych. No i mam już wygenerowane klasy modeli. I teraz uwaga, to jest to miejsce, jakby, które chciałbym, żebyśmy sobie przywołali z pamięci, jak mówiliśmy o tym, że klasy modeli wygenerowane przez, czy jakby spełniające wymagania konkretnej technologii mapowania obiektowo-relacyjnego, to możliwe nawet, że automat generuje. Tak, automat tu wygenerował te klasy i wygenerował je w jakiś nietrywialny sposób. Więc te nietrywialnie wygenerowane klasy na pewno nie chciałbym, żeby były właśnie tym fundamentem mojej architektury. Właśnie po to je jeszcze jakby uogólniłem, wprowadzając ich interfejsy. Teraz co mogę zrobić, żeby te klasy implementowały moje interfejsy? No, po prostu powiem, że implementują moje interfejsy. Będę martwił się tym, jak to zrobić, żeby to zadziałało. W przypadku C-Sharp jest tak, że one są tutaj oznakowane jako partial, więc ja tak naprawdę mogę powiedzieć, że mam i partial class child. No i to parent tam wygenerowano automatycznie i child to jest to co. Ale tu mogę powiedzieć, że one implementują moje interfejsy. I zobaczymy, czy to się tak z marszu uda. No to nie zawsze musi być jakoś bardzo proste. Tutaj mamy taką sytuację, kiedy się przyjrzymy tak naprawdę, czego brakuje tym moim automatycznie wygenerowanym klasom, to wróćmy tutaj do moich interfejsów. No, na przykład moja klasa parent ma ID i parent name, ta wygenerowana tutaj przez automat w klasie parent. Zjedźmy do klasy parent. No, nawet też ma ID i nawet też ma parent name. Problemem, więc zadbawszy odpowiednio o to, jak wygląda mój interfejs, czyli jakby upodabniając mój interfejs do tego, jak domyślam się, że będą wyglądały klasy modelu dziedzinowego, no to nawet dobrze trafiłem. ID i parent name są wprost zaimplementowane. Problemem trochę jest to, co tu nazywa się childs,
i ono jest jakiegoś typu entity set od child. U mnie to zobowiązanie wygląda trochę inaczej. Na poziomie mojego interfejsu to wygląda IEnumerable z kolei od iChild. Podobnie w przypadku parent, no, implementacja w klasie child, jakbyśmy zobaczyli właściwości parent, to jest konkretnego typu parent, natomiast w moim zobowiązaniu jest typu interfejsowego. Stąd kiedy poprosiłem Visual Studio o wskazanie mi tych różnic, no to Visual Studio mi powiedziało, że nie mam zaimplementowanej takiej składowej, nie mam zaimplementowanej takiej składowej. No, ja tutaj użyję znowu takiej właściwości języka C#, która pozwala mi implementować interfejs w sposób jawny i powiemy, że implementujemy taką składową, która ma klauzulę tylko akcesor get, a tutaj mamy akcesory get i set. I zaraz sobie to jeszcze skomentujemy. Jeszcze raz wróćmy do mojego interfejsu. Mój parent musi mieć IEnumerable od iChildChildren, a mój child musi mieć iParent, które ma get i set. No to te tutaj właśnie dopisałem. Tylko teraz będę się zastanawiał, jak je zaimplementować. Zacznijmy od child, bo to sytuacja jest trochę prostsza. Jeżeli ktoś popatrzy na taki child przez pryzmat interfejsu iChild i będzie chciał dostać coś, co jest typu iParent, to ja mam już taką składową. Moja składowa w tej klasie, która została automatycznie wygenerowana, zwraca obiekt typu parent, ale ja powiedziałem tu wyżej, że mój parent implementuje ten interfejs iParent. Więc zwrócić parent nie jest problemem. Trochę problem jest z tym akcesorem set, ponieważ to, co dostaję tutaj jako value, jest typu iParent, więc nie zadziała coś takiego, no ponieważ ten parent z kolei tu, do którego się odwołuje, jest typu konkretnego parent. No to napiszmy to jakoś miękko. Jeśli ktoś próbuje tu przychodzić z czymś, co jest dobrego typu, takiego, który należy do świata tej implementacji, którą właśnie implementuje, to dobrze, to zrzutujmy to. Natomiast jeżeli ktoś pomiesza światy do mojej NC Child, która należy do implementacji link, spróbuje do obiektu child wstawić parenta z innej implementacji, no to trafi na klauzulę else. No i tu coś zróbmy. Więc to załatwia mi tą prostszą sytuację, w której zaimplementowałem tą składową, tą właściwość nawigacyjną w klasie child. Okazuje się, że tutaj też powinno być jakoś łatwo. Musielibyśmy tylko napisać tak. No i tu przez zgodność tak naprawdę no, sygnatur w języku C#, to child jest typu entity set od child, a ja chcę to zwrócić jako IEnumerable od iChild, czyli w obu przypadkach tak jakby ograniczam funkcjonalność i to jest jako jakby wynik zwracany z funkcji, więc działa tutaj kowariancja i tu wszystko jakby dobrze działa. Więc mam zapewnioną implementację klas modeli. No to zastanówmy się, jak zaimplementować repozytoria. No więc z repozytoriami będzie tak. Najpierw zacznijmy od parent repozytory. Nazwijmy go link parent repozytory. Żeby nie było wątpliwości, że gdzieś tam w innym miejscu pojawi się coś, co będzie się nazywało in-memory parent repository, albo file parent repository, albo coś tam. Tu będziemy reprezentowali, implementowali interfejs iGeneric repository od iParent. No i zaimplementujmy cały ten interfejs. To jest jakiś niedługi interfejs. I teraz, co muszę zrobić w środku takiego repozytorium, żeby zaimplementować wszystkie te składowe? Stosunkowo najmniej wątpliwości mam tutaj z tą składową new. No jak ktoś poprosi o parenta, to zwróćmy mu nowego parenta. Parent implementuje ten interfejs, więc wszystko jest ok. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe metody, to nie jest tak łatwo. Mapowanie obiektowo-relacyjne wymaga samo z siebie jakiegoś obiektu, czy session, czy kontekst, jakkolwiek. Nie ma problemu. Przypomnijmy sobie zasadę dependency inversion. Jeżeli klasa potrzebuje czegoś,
No to może moglibyśmy jej to wyczarować za pomocą takiego local factory, ale repozytory, przypomnijmy sobie, nie jest samodzielne. Ono występuje tylko w środku unit of work. Więc to repozytorium może mieć taki kontekst dostarczany. Jaki, co to jest tu kontekst? Tu przez kontekst rozumiemy ten kontekst linkowy, czyli ten, który należy do implementacji, do szczegółów implementacji. Więc jeżeli ktoś dostarczy tutaj szczegółów tego kontekstu, zaraz się będziemy zastanawiać, skąd klient miałby go wziąć, tym wyprzedzę, zajmie się konfigurator naszego local factory, no to tak, delete jest jakoś łatwy, bo napiszemy sobie tak, this.context.child, tam mamy i tu będzie delete on submit item. Tu musimy też uważać. To jest typu iParent, a delete on submit wymaga, nie child, tylko parent, wymaga obiektu typu parent. No więc tutaj znowu mamy trochę podobną sytuację jak przed chwilą. Musimy zrobić coś takiego, takiego miękkiego. No i to zróbmy tutaj to coś miękkiego. Żeby znowu ktoś nie próbował przez jedno repozytory usuwać obiektu, który należy do innego repozytory. Pamiętamy tą analogię, jak w Object Poolu ktoś by próbował do Object Poola zwrócić obiekt z innego Object Poola. To tu jest trochę taka podobna sytuacja. No i okazuje się, że to zadziała również w przypadku insert. Tak działa tutaj link, tylko zamiast delete on submit będziemy mieli insert on submit. A update jest jeszcze prostszy, bo update to po prostu wymaga zawołania metody, która się nazywa save changes czy submit changes, bo ten obiekt już jest w środku zmodyfikowany. Tutaj też się tylko upewnimy, że zapisujemy zmiany. No i teraz ten najciekawszy moment. Chcielibyśmy dostać taki bardzo ogólny mechanizm dostępu do danych, taki linkowy. No, po prostu. Ten parent, który tutaj jest wystawiony przez kontekst linkowy, jest co prawda typu system data link table od parent, a ja chcę go widzieć jako iQueryable od iParent, ale sytuacja jest tutaj podobna jak przed chwilą. Oba tak jakby zwracane są podtypami tego, co tutaj mam w implementacji, więc nie ma problemu. Więc tak wygląda repozytorium parent. Repozytorium child będzie jego kopią, no to chwilę mi zajmie tutaj poprawienie tego, więc zrobimy tak, link child repozytory, to jest repozytorium od iChild, wstrzykniemy sobie do niego kontekst i to znowu będzie tak samo. Żeby z tym automatyzmem edycji nie przesadzić, to patrzmy, tu jest wszystko dobrze, tu zwracamy iQueryable od iChild, więc tutaj będziemy mieli to childs, to powinno być dobrze, usuwamy iChild, więc jeżeli item jest child, to zrobimy childs delete on submit child od item, jak robimy insert, to jest coś typu iChild, i usuwamy, ustawiamy, jak zwracamy nowy iChild, to zwracamy nowy child, jak robimy update, to tylko sprawdzamy i koniec. To unit of work. No to będziemy mieli klasę, którą sobie nazwiemy link uow parent child uow, która będzie iParent child uow. No i co on musi z siebie zwrócić? No, tak, musi mieć dispose i musi zwrócić z siebie repozytorium child i repozytorium parent. To nie będzie jakoś bardzo skomplikowane, bo zrobimy tak. To sobie to sprzątamy, tylko żeby to było czytelnie napisane. Do takiego UOW też będziemy wstrzykiwać kontekst linkowy, czy tam kontekst entity frameworkowy, czy session hibernate'owy. To jest przykład takiej klasy, która musi z zewnątrz dostać tą
ten element infrastruktury? No i odpowiedź tutaj jest bardzo prosta. Dlaczego? Błędem jest, i to jest jeden z typowych błędów, na który sobie zwróćmy uwagę, błędem byłoby zrobienie tego w taki sposób, jak niektórzy próbują. Czyli cała implementacja jest w porządku, wszystko dobrze działa, do tego momentu, w którym ktoś zrobi coś takiego, czy tu będzie miał ten prywatny obiekt, no i tutaj sobie ktoś napisze kontekst, zrobi się new i napisze utworzenie nowej instancji. W efekcie takie link parent child UOW można sobie wytworzyć w dowolnym momencie, jego konstruktor nie wymaga żadnych dodatkowych zależności, ale jest tutaj pewien problem. Ten problem polega na tym, że gdybym chciał mieć dwie instancje UOW współdzielące ten sam kontekst, bo na przykład mam taką aplikację, w której co prawda nie jest to wskazane, ale kontekst jeden żyje dłużej trochę niż tylko UOW, to już nie mogę tego zrobić. Dlatego nie robimy tak. Ten kontekst, mówimy, to jest element infrastruktury, on ma to być dostarczony. Wtedy zarządzaniem kontekstami, ich czasem życia, zajmuje się ktoś wyżej, kto jest wyżej nad tym UOW, czyli dokładnie jego klient. Za chwilę tu, tak jak mówię, zobaczymy jak. Jaki jest child repository? No, jest tutaj. Nazywa się link child repository. Jego argumentem, czyli ono zależy tak naprawdę od kontekstu. No ale ja mam ten kontekst, bo jestem w klasie UOW, która ma ten kontekst. Jak wygląda parent repository? No tak. No a jak wygląda metoda dispose? No to jest właśnie ten moment, kiedy ktoś mi nie zawoła. Jeszcze sobie tutaj mogę napisać. Napisane UOW. No to co teraz musi zrobić klient, żeby tak naprawdę... Czego mi tutaj jeszcze brakuje? Ach, wróćmy do naszego kontraktu i powiedzmy sobie o tym. Nasze UOW na repozytory nie musi mieć accessor set. To jest zbytek łaski. Nikt nie będzie nam do środka, do unit of work wstawiał innego repozytorium zamiast mojego repozytorium. To takiej funkcjonalności na pewno tutaj nie przewidujemy i nigdy nie będziemy potrzebowali. Więc to kończy moją implementację z jednym tylko drobnym tak naprawdę zastrzeżeniem. No ten biedny klient dalej tutaj musi zainicjować sobie poprawnie tą naszą fabrykę. No więc w tej fabryce musimy wykonstruować sobie nowy kontekst dostępu do danych. I kontekst dostępu do danych, czyli ten parent child data context, i on nawet dobrze by działał, nawet by połączył się do dobrej bazy z dokładnością do tego, że jego bezargumentowy konstruktor z kolei no, łączy się do jakiejś bazy danych, którą sobie odczytał gdzieś tam. Dlatego my napiszemy tutaj connection string. Baza danych nazywa się parent child. No i chcę uwierzytelnienia zintegrowanego. No i to jest kontekst dostępu do danych, a moje UOW to jest new link parent child UOW. Koniec. To co teraz się tutaj będzie działo? Prześledźmy sobie całe działanie naszej aplikacji od samego początku. No i bądźmy tutaj przygotowani na zadanie zapytania, choć tak naprawdę ten skrypt klienta tutaj enumeruje te dane. Zobaczymy jak poprawnie udało się to wszystko poskładać w całość. Najpierw wszystko zaczyna się od composition root w mojej aplikacji, gdzie do tego local factory wrzucam tak naprawdę implementację, której w przyszłości ktoś kiedyś użyje do tego, żeby wykonstruować sobie nową instancję dostępu do danych w dowolnym miejscu naszej aplikacji. No i ten ktoś faktycznie wywołuje tą metodę create
Więc postawię pułapkę tutaj w środku w tej metody create, ponieważ ta metoda create, jakbyśmy zajrzeli do jej środka, to ona deleguje do providera, którego tu sobie wstrzyknęliśmy. Provider tworzy kontekst do zadanej bazy, tworzy UOW na podstawie tego kontekstu i to jest link parent child UOW i zwraca takie UOW. Więc dostaliśmy do ręki nasze UOW. Moje U wywołuje parent.new. No to zwracam nowy obiekt typu parent. Ustawiam jego parent name, wywołuję UOW parent insert. To jest oczywiście taki fajny moment, w którym no, po raz pierwszy odwołuję się do bazy danych, więc tak naprawdę zrobię insert to submit i ten submit changes to jest pierwszy moment, kiedy w ogóle sprawdzę, czy connection string dobrze jest ustawiony i tak dalej. Więc to się może nie udać, to może być jakiś wyjątek, ale się udało. Tworzę nowego childa, który wstawiam do bazy i za pomocą query odpytuję wszystkie childy w bazie. No i tu gdzieś na końcu jest hello from new child, hello from new parent. Czyli poprawnie zadziałało moje repozytory. Gdybym teraz zrobił nową bibliotekę, którą nazwałbym nie data layer imp, tylko data layer in memory imp, gdzie implementowałbym repozytorium na tym samym kontrakcie, ale takim, które działałoby w pamięci. Zrobiłbym to. Zadziałałoby to poprawnie. Nawet mógłbym napisać unit testy do samej implementacji, po czym zmieniłbym tylko wstrzykiwanie local factory i zamieniłbym link parent child UOW na in memory parent child UOW, a cały skrypt klienta byłby jakby niezmieniony. I to kończy nasz przykład. Kończy całą opowieść tutaj o wzorcach repozytory i unit of work. Mam nadzieję, że przykład był wyczerpujący. W dodatku jakby mogliśmy prześledzić w praktyce taką wielomodułową architekturę, w której poprawnie poszczególnym warstwom również przydzielamy odpowiedzialność. Było widać czytelnie, gdzie jest warstwa kontraktów, czytelnie, gdzie jest warstwa implementacji. Widać było, że to się wszystko spotyka na samej górze, czyli na poziomie głównej aplikacji, na poziomie Composition Root. Nie było tu w ogóle żadnego kontenera, mimo to poprawnie korzystaliśmy z metodyki wstrzykiwania zależności. Bardzo dziękuję w takim razie za uwagę. Na kolejnym wykładzie zajmiemy się kolejnym wzorcem architektury aplikacji. Do usłyszenia.